Elliot79 poprosił mnie o listę najgłupszych poglądów, z jakimi się spotkałem. Ja bym powiedział, że dwa najgłupsze poglądy są, jakie znam, i one są cały czas wracają. Może nie cała lista, ale dwa. Pierwsza rzecz to, że ludzie myślą, że coś zaczyna istnieć dopiero jak się temu nada nazwę. Nie. Wtedy, jak czemuś się nadaje nazwę, to coś to już cię kopie w tyłek. Tak bardzo istnieje. Się ci narzuca. Wtedy dopiero dostaje nazwę. Więc oczywista sprawa jest taka, że jeżeli my sobie na przykład wymyślimy słowo zarządzanie kryzysowe, to każde zarządzanie, jakie miało związek z tym, żeby rannych w wypadku zaopatrzyć, odbudowane miasto, odbudować po trzęsieniu ziemi, to było zarządzanie kryzysowe. Nie musimy mówić, że zarządzanie kryzysowe powstało w latach 1960. To byłby absurd. A mimo to ludzie w to wierzą. Ludzie mówią na przykład, że jak ktoś powie, że na przykład Platon faszyzował. Bo to anachronizm. No nie, no faszyzował. No państwo Platona jest na poły faszystowskie. No tak, faszyzował. Albo więc czemu to taki problem? Czyli tak zwani ci ludzie, którzy się tak boją anachronizmu, że im to kompletnie myślenie paraliżuje. To są ci. A druga rzecz to jest stale odnawiający się pogląd, który mówi, że Zachód jest bogaty, bo niewolnictwo. Tak? Aha. A dlaczego kraje islamskie, które też miały niewolników, są biedne i były biedne zazwyczaj, chyba że ropa była? Albo czemu Rosja jest biedna? Przecież też mieli niewolników. Tych różnych Tatarów, Burjatów. Najpierw oni byli ich niewolnikami, podwładnymi, a potem się koło fortuny odwróciło. Dlaczego Rosja, mająca Sybiraków rozmaitych u siebie, nie spowodowała, że oni zaczęli na nich pracować? Dlaczego Rosja, która miała kawałek Chin, nie stała się bogata? I to dobry kawałek Chin, Port Arthur. No właśnie. To są rzeczy, które wymyślił jeszcze Związek Radziecki, który sam miał kolonię. Myśmy byli jedną z takich kolonii, która była okradana. Ale wmówił nam, że kolonie to coś, co posiada kraj o gospodarstwie rynkowej. Coś o gospodarce rynkowej. Aha. A jaką gospodarkę ma Związek Radziecki? Otóż powiem wam jaką. Jest firma o nazwie Związek Republik Radzieckich, socjalistycznych, i ona działa jak firma. Po prostu całe państwo jest firmą. Nie ma ucieczki od gospodarki rynkowej. Rynek, gospodarka, kapitalizm to jedno. System feudalny? To nie była inna ekonomia. System feudalny to system prawny. On nie ma nic wspólnego z ekonomią. Można mieć system rynkowy, kapitalistyczny, merkantylistyczno-protekcjonistyczny, albo tak zwany całkowity wolny rynek, czyli laissez-faireyzm. Nie mylić z liberalizmem, który jest teorią społeczną, a nie ekonomiczną. No i tyle. Niezauważanie rzeczywistości i fiksowanie się na słowach. To są generalnie najgłupsze poglądy, jakie znam.